Ewangelii według świętego Łukasza. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Jezus odpowiada na to pytanie sam, kiedy postanawia przeprowadzić swój lud przez ciemność, kiedy postanawia, że wejście w noc grzechu, w takie doświadczenie bycia ślepcem, który nie widzi światła, wpierw on sam musi zdobyć. Wpierw on sam musi przejść tę ciemność, żebyśmy my mogli zostać przez niego przeprowadzeni. W ciemności to on jeden ma światło, dlatego że sam przeszedł przez ciemność najgłębszą, przez samotność, gdy nawet ślepiec żaden go nie prowadził, gdy musiał po omacku odkryć najgłębsze dno piekła, chwycić Adama za dłoń i wyprowadzić na światło, wyprowadzić do nieba, a wraz z nim całe generacje, całą ludzkość, także nas. Do zobaczenia jutro.